Zdrowia, no i smacznego. Mówią, że w Ameryce to same grubasy jedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No taka sytuacja jest, że zmienia się kompletnie sytuacja restauracji. Restauracje zaczynają bazować na tym, co produkują, no ale pomimo wszystko, że produkują, to jednak ludzie nie jedzą na miejscu. Jedzenie jest dostarczane. Także restauracje jako same w sobie nie potrzebują już takich dużych sal biesiadnych, tylko potrzebują duże kuchnie, podwójne kuchnie, potrójne kuchnie. Już tych kelnerów nie potrzeba obrusów, nie potrzeba talerzy. Wkłada się w styropianowy. Styropianowy teraz pojemnik to nie jest już legalny w wielu stanach Ameryki. No i jedzenie jest dostarczane, czyli ludziom się kalkuluje bardziej zjeść coś nierobionego samemu z dostarczeniem, no bo te dostarczenie to się okazuje, że to jest największa sprawa. Zmiana powiedzmy w ostatnim roku to 16% w Ameryce więcej zamówiono przez internet. Przez telefon to zamówiono 7% mniej. Na wynos też wzrosło, na wynos 6% wzrosło. No i na ludzie z ulicy, którzy przychodzą, wzrosło tylko 2%. Także to jest spory wzrost, szczególnie, że ten zamówienie przez no wiadomo, że jeżeli 16% przez internet, a 7% mniej przez telefon, no to suma summarum tylko 9% więcej zamówień nastąpiło, no bo to jest tylko ta technologia. No ale tak czy inaczej, no dużo, dużo zamówień było, powiedzmy dwie trzecie zamówień, no to była tylko dlatego, że były specjalne zniżki i promocje. Ogólnie rzecz biorąc od 2014 roku, no to wszystko przez komputer, przez internet, no to było powiedzmy 500 milionów, później 600 milionów, w 18 roku było powiedzmy miliard i to się iż po prostu przez internet rośnie, a przez telefon wszystko spada. W 2017 roku, czyli w sumie 2 lata temu, taka firma, która się nazywa GrabHub, czyli to takie żarełko można powiedzieć, no to oni mieli 50% udziału na rynku. Oni opanowali połowę rynku, no to jest sporo. Kupili też Yet24, czyli takie, ktoś wykombinował nazwę taką, powiedzmy, .com, Yet24, no to chwytliwa. No i oni się sprzedali, ten GrabHub kupił, te żarełko kupili, no ale później już spada i teraz właśnie na dzień dzisiejszy, no to oni mają około 40%, mniej niż 40%. Uber Eats też zaczął w 2017, miał tam 10, 15, 18, no i tak troszeczkę teraz spada znowu tam gdzieś do 17. Inna firma jest Postmaster, no to oni tam zaczynali parę lat temu 10 i schodzą, no i inne firmy mają powiedzmy też tam razem 8%. Amazon po 4 latach walki po prostu zrezygnował z dostarczania, no i wycofał się z tego. Ale dużo restauracji dochodzi do wniosku, że zostali zrobieni w bambuko, i że dużo firm, szczególnie takich dużych, powiedzmy McDonald's, czy Applebee's, czy Cousin Submarines, czy różne takie no sieciówki można powiedzieć, oni zaczęli podpisywać te wszystkie umowy, no ale teraz starają się, żeby ci partnerzy, co dostarczają te jedzenie, no to żeby jednak troszeczkę spuścili z tego komisowego, bo okazuje się, że te komisowe, no to jest 25%, także to jednak przycina to sporo te zyski. No i jeżeli ogólnie
firmy gastronomiczne, no to mają dosyć małe te margines zysku, to im się powoli zaczyna nie opłacać. No, jeżeli firma, która dowozi, zabiera 1/4 tego, co ktoś, kto produkuje, to musi kupić jedzenie, musi kupić kotlety, musi kupić te ziemniaki, jakieś inne paprykarze i tak dalej. I oni dostają 3/4, a ci zabierają 1/4, no to jest, to proporcje są dosyć ciężkie, tak? To są nieprzyjemne dla restauracji. No tyle tylko, że żeby to logistycznie rozwiązać, żeby to wszystko poskładać do kupy, żeby to wiedzieć, ile kto, ile czeka, kto kiedy zamawia, no bo to musi być wszystko synchronizowane. No to jest, to było dosyć drogie i na pewno taka propozycja, że po prostu firma z zewnątrz będzie mówiła, okej, my będziemy dawali tobie te zamówienia, no bo to idzie właśnie przez te firmy, tak? Oni mówią, zróbcie, my dostarczamy. To nie jest tylko, że jest ktoś tam na rowerze i po prostu restauracja mu daje zawieść. To po prostu działa to troszeczkę w drugą stronę. Te wszystkie venture capital, czyli te wszystkie firmy inwestycyjne, które po prostu szukają jakichś takich firm, które idą, sprzedają akcje publicznie później, tak? No bo to wszystko o to chodzi, żeby napompować, później zacząć sprzedawać akcje i zarobić na tych akcjach 2, czy 3, czy 5 razy. Także żeby to zrobić, no to 5 miliardów w zeszłym roku te wszystkie firmy inwestycyjne to wcisnęły 5 miliardów dolarów w 60 najróżniejszych takich przedsiębiorstw, które dowożą jedzenia. I ten nadmierny, można powiedzieć, zastrzyk kapitału, no to spowodował to, że po prostu wcisnął tyle pieniędzy, że konkurencja się pojawiła. No, tam, gdzie są pieniądze, no to zawsze jest, każdy chce zrobić pieniądze, no i zaczyna się robić ta konkurencja. Także te wszystkie firmy po prostu walczą ze sobą i starają się obniżać swoje koszty. Postmates, no to czyli taka firma, która ona już działa na tym rynku dosyć długo. Oni teraz ostatnio będzie wystawiała druga firma DoorDash, czyli dostawa do domu, można powiedzieć. Oni znowu uzyskali 2 miliardy dostali gotówki i 600 milionów jeszcze w zeszłym miesiącu, także w sumie warci są na rynku ile? 12 miliardów dolarów. No tak jak wspominałem, Amazon wycofał się z tej kasy. Dużo tych kierowników i właścicieli i szefów tych sieciówek czy nie sieciówek mówi, że za szybko wskoczyli w te biznesy. Oni po prostu się bali, że to się stanie z nimi to, co się stało ze sklepami, powiedzmy, detalicznymi, ściuchami czy z książkami. Większość księgarni, większość tych sklepów z ubraniami po prostu już nie ma szansy, no bo wszystko jest w internecie i wszystko jest dostarczane. Także te restauracje bały się tego zaniku. No, jedyne co się dzieje, no to, że tak jak wspominałem, oni po prostu zamieniają się w jedną wielką kuchnię zamiast w sale i stoły z obrusami. No, nie jest to najbardziej dochodowe właśnie dla nich. I te umowy, no to w większości w zasadzie nie przekształciły się w zyski dla tych kompanii. No taki model, ten model ekonomiczny nie jest jednak najlepszy, bo
dla restauracji, no i tak samo dla tych kompanii, które dostarczają, no bo one też te 25%, no to muszą rozdzielić i na tych, którzy dowożą, i na ten software, i na te wszystkie inne koszty uboczne. No restauracje to mówią, że chcą, żeby mniejsze te komisowe było niż 25%, no i żeby te wszystkie firmy robiły jakiś taki marketing i dawały, powiedzmy, upusty na sprzedaż, no ale żeby te upusty były, powiedzmy, z tych 25%, która restauracja im płaci za te dowiezienie. No, jest to jakieś, jest to, można powiedzieć, prawidłowe podejście. Czy wszystko, jak to się wszystko ustawi, no widać, że to idzie również w kierunku tym, że te firmy, które dostarczają, zaczynają po prostu dokładać, że będzie jakaś cena w menu i będzie opłata jakaś, że ludzie po prostu będą widzieli tam, że jest opłata dodatkowa za dostarczenie. Także to tak jakoś starają się wybalansować. No i ten koszt po prostu przejdzie na tego klienta. No ale w sumie ten koszt to powinien być tego klienta, czy jak to się mówi, no, człowieka, który chce zjeść, no bo w sumie mógłby pójść i sobie przywieźć, a nie idzie, tylko jest mu dostarczone. Także w zasadzie dla niego to było to za darmo. Tyle tylko, że to nie było za darmo dla restauracji. Także jak restauracja ledwo zipie, no to restauracja prędzej czy później się zamknie, tylko dlatego, że klient, nasz pan, nie chce płacić za to, żeby mu dostarczono, a wolałby, żeby to było na wynos czy z dostarczeniem dla jego wygody i żeby było poręczne. Także jest to jakiś taki konflikt pomiędzy tymi, co sprzedają, i tymi, co kupują. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek o powiadomieniach, dzyń, dzyń. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie komentarze i do następnego.